Tak, słuchaj, a tak mnie słychać? Też słychać? Dobra. Cześć. Dobra. Cześć, ja jestem Marek Iwaniuk, montażysta filmu Uniwersytet Grochów. I generalnie taką chyba ciekawostką a propos tego filmu, jaką mogę powiedzieć, to jest ilość, znaczy może nie ilość materiałów, ale chodzi o to, że tego materiału w sumie jak na dokument nie było aż tak strasznie dużo, ale za to ilość postaci i co z tego wynikało jest niesamowita, bo było tam coś takiego, że mieliśmy takie postacie, że z jednej z nich moglibyśmy zrobić oddzielny film. Natomiast gdzieś tam mimochodem podsunął mi dysk z materiałami właśnie z tego uniwersalu i mówił mi, że tam może zerknij w wolnej chwili, może coś tam z tego będzie, może coś z tego zmontujemy. No ja tak wziąłem ten materiał i to też właśnie, to też jest ciekawe, bo ja wziąłem ten materiał tak, okej, no jakby będę siedział, zobaczymy co z tego wyjdzie, prawda? I tak sobie siedziałem wieczorami, przeglądałem. I wtedy się tak zaczęło klarować, jakby poza główną postacią Wiesława, która jest w filmie, pojawiają się panie, które są takim greckim chórkiem w tym filmie, pojawia się muzyk Mariusz, artysta Mariusz, który gra piosenki i też troszeczkę jakby komentuje tą rzeczywistość, która nas otacza. I ten świat się stał mało, że bardzo oryginalny, ale też trochę uniwersalny, bo ja w przeciwieństwie do Tomka nie jestem z Grochowa i to też jest ciekawe, że w moim rodzinnym miejscu był dokładnie taki sam sklep, z dokładnie takim samym placykiem, z dokładnie taką samą, no może nie takim samym towarzystwem, ale podobnym towarzystwem i co jeszcze ciekawe, ten asortyment w sklepie, właśnie pierwsza rzecz, po której poznałem, że skądś kojarzę te klimaty, to asortyment w sklepie, który widziałem w Uniwersami na materiale, który dostałem od Tomka. Ja jak byłem, nie wiem, miałem tam 7-6 lat, pamiętam taki sklep, gdzie było dokładnie to samo, wisiały firanki, jakieś materiały na zasłony, coś w tym stylu. Więc to też jest ciekawe. I też jest fajne, że to jest dosyć uniwersalna historia i myślę, że ten film się broni jako taka uniwersalna historia i myślę, że będzie się bronił gdziekolwiek nie pojedzie, bo wszędzie na świecie są takie miejsca, tak mi się wydaje.